wiedzieliśmy, jak będzie to dla nas trudne spotkanie, bo wiedzieliśmy, że Podbeskidzie gra solidną piłkę i na wyjazdach bardziej skoncentruje się na defensywie, więc wiedzieliśmy, że będziemy musieli dużo grać piłką, być cierpliwi i bacznie będziemy musieli uważać na kontry. No i po części tak było. Wiemy, że ten mecz nie był na pewno porywający, tak? To zdajemy sobie sprawę z tego. Okej, było dużo fajnych momentów, gdzie pograliśmy na jeden kontakt, przyspieszaliśmy grę, szukaliśmy gry kombinacyjnej, jasne. Ale też było takich dużo sytuacji, gdzie mogliśmy rozwiązać je zupełnie inaczej, tak? Ale też pogoda była trochę nie taka, ale taka jest piłka. Czasami nie gra się porywająco, ale zdobywa się punkty, a nam właśnie w tym momencie o to chodzi, tak? Już ja pamiętam, że graliśmy bardzo ładne mecze i mieliśmy 0 punktów, to nie o to w tym chodzi, tak? Ważne jest to, że zagraliśmy na 0 z tyłu, konsekwentnie gdzieś broniliśmy całą drużyną i to na pewno cieszy, że to, o czym sobie gdzieś tam rozmawiamy podczas treningów, analiz i tak dalej, jest przekładane na boisko. Piłka inaczej się zachowywała, ciężko było przewidzieć, co ona zrobi, czy zostanie gdzieś po odbiciu od razu na murawie, czy zrobi kozioł. Piłka też była zmarznięta, ale mówię, takie są warunki i najważniejsze jest to, że zdobyliśmy tą bramkę. Przeważyła jakaś indywidualność, okej, wcześniej mieliśmy też sytuacje swoje, ale wszedł piór i strzelił piękną bramkę, dlatego duży szacunek. Taki jest sport, aczkolwiek uważam, że wygrała mimo wszystko drużyna lepsza. Tak mi się wydaje, Podbeskidzie nie miało jakichś klarownych sytuacji, gdzieś więcej, o ile miała, to stwarzała po podaniu długą piłką. Ja uważam, że okej, być może czasami to wyglądało mozolnie, ale prowadziliśmy grę, także uważam, że konsekwentnie my dążyliśmy do zdobyczy tych 3 punktów i tak się stało.